Wasia Jackiewicz, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kulturalnych pogaduszkach. Za oknem cały czas zimno, ale zapewniam Was, że w Centrum Kultury i Sztuki jest naprawdę gorąco. Ze mną jest dzisiaj Magda Rieband i Tomasz Hildebrand, dyrektor tej właśnie placówki. Będziemy opowiadać o tym, co ciekawego się tutaj wydarza i mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa do tego, żeby się w zimne popołudnie, w chłodny poranek albo w późny wieczór wybrać jednak do Centrum Kultury i Sztuki i rozgrzać się przede wszystkim kulturą. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw jednak sobie powspominamy, ponieważ za nami jest kilka fajnych wydarzeń, które na pewno w pamięć zapadły nie tylko mi, ale również moim gościom, więc myślę, że najpierw się zapytam Tomasza, jak się podobało i co się podobało przede wszystkim najbardziej w ostatnich tygodniach. W ostatnich tygodniach na pewno warto zwrócić uwagę na WOŚP, które gościliśmy po długiej przerwie w Centrum Kultury i Sztuki. Formuła była taka, że gościmy lokalnych artystów, gościmy młodzież i dzieciaki z warsztatów i ze szkół. Formuła ta spisała się świetnie. Mieliśmy tutaj naprawdę bardzo dużo gości. Wiele osób przewinęło się przez Centrum Kultury i Sztuki, podziwiając te nasze występy. No i oczywiście dając datki, uczestnicząc w licytacjach, zebraliśmy sporo kasy. I naprawdę ta formuła spełniła nasze oczekiwania i oby tak w przyszłym roku podobnie, albo i lepiej. Ja myślę, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, że ta impreza będzie się rozrastać nie tylko w Tczewie, ale także w całej Polsce, bo potrzeby, na które WOŚP zbiera pieniądze, są naprawdę duże. Magda pewnie też pamięta WOŚP, ale może coś jeszcze? Pamiętam WOŚP, bo no, byłam tego dnia po prostu w pracy, na posterunku. No ale oprócz tego to też chciałam wspomnieć o walentynkowej rozgrywce. O naszym wydarzeniu z okazji właśnie walentynek. Takie, trochę... takie nietypowe tak. Spędzanie czasu w walentynki. Tak, nietypowe, ale jak się okazuje, jest zainteresowanie tego typu rozrywką. Kontynuujemy to działanie już drugi rok z rzędu. I tak, działanie opierało się na grach planszowych. Jakby to była główna część wydarzenia i tutaj grupa Zagrajmy, wielkie ukłony i podziękowania za ogarnięcie tego tematu. Były planszówki przeróżne, zarówno dla par, również dla singli i dla tych najmłodszych, także było w czym wybierać. Oprócz tego działania towarzyszące, nawiązaliśmy współpracę z klubem sportowym Arkadia. I oni byli odpowiedzialni za stół bilardowy i za wszystko, co się działo wokół stołu, czyli przyuczenie do gry, jakieś sztuczki, jakieś konkurencje na czas były. Był również dart i piłkarzyki, więc można było sobie pograć w tego typu gry, w tego typu rozrywce wziąć udział. I też klub sportowy Arkadia jakby obsługiwał te punkty. Nowością w tym roku była obrotowa fotobudka od Zapozuj 360 i powstały bardzo fajne filmiki z użyciem gadżetów na takich typowo walentynkowych, bo były również takie, ale były też takie gadżety bardziej uniwersalne i wiem, że tutaj twoi telewizyjni, redakcyjni koledzy również skorzystali z tej atrakcji, więc myślę, że podobała się ta atrakcja. No i tak na koniec dodam jeszcze, że restauracja Vela brała udział w naszym wydarzeniu, bo ufundowała voucher na kolację, był konkurs walentynkowy, no i jednej parze, właściwie rodzinie udało się ten voucher wygrać. Mam nadzieję, że kolacja już skonsumowana i że smakowało. Także walentynki uważam, że wydarzenie było udane i pewnie będziemy kontynuować, pewnie w jakimś szerszym już, z jakimiś dodatkowymi atrakcjami, o tak. Ale te planszówki tak naprawdę są kontynuowane cały czas. Tak, grupa Zagrajmy od jakiegoś czasu, można powiedzieć, że gości u nas i co drugi wtorek odbywają się takie spotkania z planszówkami w naszym klubie muzycznym, więc jeżeli kogoś zaciekawił ten temat bądź chciałby kontynuować rozgrywkę, jakaś gra się spodobała, to te gry są u nas. Co drugi wtorek zapraszamy, są to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Drodzy Państwo, terminy na pewno znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki cki.tczew.pl. Teraz porozmawiamy sobie o tym, co nas czeka w najbliższym czasie. W ostatnich tygodniach było bardzo dużo muzycznych i nie tylko atrakcji. Czy może będzie coś ze spektakli? Tak, za chwilę, bo 5 marca odbędzie się spektakl, właściwie monodram w wykonaniu Magdaleny Bochan-Jachimek. Złota rybka przed 40, pod takim tytułem spektakl. No i co? I generalnie Magda opowie o swoich marzeniach, o tych zrealizowanych, o tych, które przed nią, o tym, co siedzi w jej głowie, ale myślę, że filmikiem sama zaprosi na to wydarzenie najlepiej. Cześć, nazywam się Magda Bochan-Jachimek i chciałam Was serdecznie zaprosić na mój monodram Złota Rybka przed 40, który gram 5 marca o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Będziemy spełniać marzenia, tańczyć, rozmawiać o pragnieniach i różnych ciekawych rzeczach. Bardzo serdecznie zapraszam. Wiemy już, że jest spektakl i to na samym początku marca, ale czy będą też jakieś koncerty? Bo wiem, że się szykuje kilka i może zacznijmy tak chronologicznie. Tak, koncertów oczywiście będzie sporo. Zaczniemy 17 marca. Będzie to Wieczór Bardów tak naprawdę. Zespół Piramidy zaprezentuje nam program składający się z największych przebojów prawdopodobnie Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Okudżawy. Wszystko to przeplatane interpretacją utworów romantycznych naszych wieszczy, czyli będzie i Mickiewicz, i Słowacki, i będzie oczywiście Norwid. Więc bardowie, romantycy, taki fajny wieczór wspominkowy dla osób, które lubią tego typu muzykę. Więc tutaj serdecznie zapraszamy. Kolejny występ to nieco inna estetyka. 18 marca zapraszamy na Krainę Melodii, czyli występ śpiewającej rodziny Kaczmarek. Tutaj zaprezentujemy, rodzina Kaczmarek oczywiście zaprezentuje przeboje operetkowe, operowe. Ta forma sztuki jest u nas stosunkowo popularna, ponieważ od jakiegoś czasu częściej gościmy właśnie ten repertuar, który cieszy się sporym powodzeniem, więc zapraszamy wszystkich fanów tego typu muzyki, których w Tczewie oczywiście nie brakuje. Czyli to są dwa koncerty, jeden po drugim, 17 i 18 marca, a następnie mamy 19 marca i filmowe atrakcje dla całych rodzin, bo to poranek filmowy. Tak, i właśnie atrakcje dla całych rodzin, akurat na ten tytuł to ja też czekam, bo bardzo lubię, już mówię o co chodzi, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Tajemnica Skorpiona tym razem. Przed naszymi młodymi detektywami kolejna zagadka. Złodziej, pojawia się w ich najbliższym otoczeniu złodziej, którego znakiem rozpoznawczym jest skorpion. No i pytanie, czy młodzież zmierzy się z tą zagadką, czy rozwikła, czy dojdzie do prawdy? Ja jestem sama osobiście bardzo ciekawa, na pewno tego dnia zagoszczę z moimi bąbelkami na poranku filmowym i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie 19 marca o godzinie 11. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Ktoś tu jest. Skorpion. I przypominam, że to są poranki, które są przyjazne sensorycznie, czyli światła nie są zgaszone do końca, nie ma reklam, jest nieco ciszej niż zwykle głos podawany. Poza tym można się poruszać po sali, można rozrabiać, dzieci mogą rozrabiać, więc nie ma problemu z tym. No i sala też nie jest w pełni wypełniona, więc w związku z tym też jest luz, można sobie się rozsiąść tak jak najlepiej komu pasuje. I myślę, że to jest też świetna propozycja. Mieliśmy już trochę koncertów, mieliśmy spektakl, mieliśmy film, to teraz przejdźmy do slamu poetyckiego. Slam poetycki to jest coś, co mnie za każdym razem zaskakuje, czy dyrektora też? Mnie również. Co więcej, ciężko zdefiniować, czym slam tak naprawdę jest. To jest pokaz poezji,
prezentowanej przez samych autorów, poetów w formie performansu. Czasami z towarzyszeniem muzyki, czasami innych różnego rodzaju rekwizytów. I wbrew pozorom jest to bardzo emocjonujące i bardzo ciekawe, tego typu forma prezentacji właśnie twórczości poetyckiej. Wszystko to odbywa się w formule takich pojedynków jeden na jeden, gdzie wygrany przechodzi dalej w takiej formule pucharowej, aż do wielkiego finału, gdzie któryś poeta zawsze zwycięża, otrzymuje nagrodę i zazwyczaj wszyscy widzowie wychodzą z tego wydarzenia usatysfakcjonowani, ponieważ naprawdę emocje są wielkie. Co więcej, za każdym razem w cały program wplatamy program muzyczny, więc tutaj możemy też spodziewać się niespodzianki właśnie muzycznej. Ale też są nagrody i o tych nagrodach decyduje publiczność, więc ta publiczność jest bardzo potrzebna. Jest potrzebna, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Na zwycięzców głosuje właśnie publiczność, czyli pary ze sobą rywalizują. Ta osoba, która zwycięży, o tym decyduje właśnie publiczność, głosując na osobę, która według widzów jest właśnie najciekawsza, najlepsza czy najlepiej się prezentująca. Więc drodzy Państwo, jesteście potrzebni po prostu na slamie poetyckim, nie tylko ci, którzy chcą występować, ale również ci, którzy chcą tych występujących oglądać i oceniać. Można się wczuć w jury i myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja. Czy są jakieś działania kreatywne? Ponieważ Centrum Kultury i Sztuki słynie z tego, że jest mnóstwo różnych warsztatów, one się toczą przez cały rok szkolny, ale pewnie coś jeszcze się znajdzie dodatkowo. Znajdzie się. Nasze działania, tak, oprócz tego, że te warsztaty kręcą się przez cały rok szkolny, to czasami właśnie startujemy z jakimiś takimi dodatkowymi działaniami. No i nadarza się w najbliższym czasie taka okazja, bo będziemy kreatywnie witać wiosnę. 26 marca odbędą się warsztaty, kreatywne warsztaty z okazji właśnie powitania wiosny, na które już teraz serdecznie zapraszam. Będziemy robić wiosenne kwiaty. Będzie hiacynt, tulipan, żonkil i będą to papierowe wiosenne kwiaty. Ja osobiście bardzo czekam na te warsztaty, bo takie kwiaty lubię najbardziej, bo one stoją i nie trzeba o nie specjalnie dbać, a jednak pięknie zdobią przestrzenie. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Od 1 marca będziemy przyjmowali zapisy, bo to są warsztaty, na które należy się zapisać. No i zdradzę też, że właśnie tak pisząc o tych warsztatach, tak sobie pomyślałam, że no za chwilę będziemy ruszali z wiosenno-letnią edycją Kultury w Sąsiedztwie, więc to jest taki dobry początek, te warsztaty wiosenne, a o kulturze w sąsiedztwie i o cyklu tych warsztatów to myślę, że w następnym odcinku. Czyli na razie się rozgrzewamy, powoli szykujemy się na wiosnę, a później jak już będzie nieco cieplej, Centrum Kultury i Sztuki nie tylko będzie działać w swoim budynku, ale również będzie wędrować po całym mieście, na co też oczywiście zapraszamy bardzo gorąco. Jest jeszcze coś takiego, co mnie bardzo pasjonuje, to jest film. No i jest taki specjalne pokazy są, które są teoretycznie przeznaczone dla dzieci, ale myślę, że dorośli też mogą się na to wybrać. To OPLA, festiwal, który co jakiś czas pojawia się w Centrum Kultury i Sztuki. Tak, w tym roku również gościmy OPLE po raz kolejny. Tak jak wspomniałaś, jest to festiwal złożony z filmów animowanych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście animacje lubią wszyscy, więc zachęcamy do uczestnictwa wszystkich. Jest to specyficzna forma festiwalowa, ponieważ na zwycięzców głosują sami widzowie, trochę podobnie jak w slamie poetyckim, więc i nasi widzowie będą mieli tutaj wpływ na to, kto wygrywa. A z nagrodami są słynne tobołki Koziołka Matołka, więc to też tutaj wszystko jest odpowiednio skrojone i wpasowane do tego, żeby festiwal był atrakcyjny, żeby przyciągał głównie młodego widza i żeby ta interakcja była jak najszersza.
Opla będzie się dziać w 2 dni i przed południem, więc jeżeli ktoś z naszych widzów chciałby się wybrać i nie jest grupą zorganizowaną, to chyba musi się zgłosić wcześniej w jakiś sposób. Tak, trzeba się zarejestrować u nas. No to polecamy bardzo gorąco. Były już 2 koncerty, no i jeszcze jeden się szykuje, ważny koncert, myślę, na który powinno przyjść dość sporo naszych mieszkańców. No liczymy na to. To jest wydarzenie, na które ja osobiście też czekam już od dawna. Udało się wreszcie zaprosić Confusion Project, czyli zespół Michała Ciesielskiego, gdzie gra między innymi Adam Golicki. Świetny, naprawdę świetny, znakomity skład jazzowy, który wydał już bodajże 4. płytę i ta płyta będzie przede wszystkim prezentowana naszej tczewskiej publiczności. Jest sporo fanów jazzu, których zapraszamy, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie. Tutaj jeszcze ciekawostką dla tych może, którzy niekoniecznie lubią muzykę jazzową, ale zainteresowani są ekologią. Projekt jest związany właśnie z ekologią, z sadzeniem drzew, z wpływem na to, jak nasze środowisko, jak powinniśmy dbać o to środowisko, jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym. To wszystko składa się na ten wyjątkowy projekt, dlatego naprawdę serdecznie nas zapraszam. Ja również zapraszam bardzo gorąco, bo też czekam bardzo mocno i usilnie na ten właśnie koncert. Adam Golicki powinien być rozpoznawalny w Tczewie, ponieważ z Tczewa się w sumie wywodzi, grał tutaj nie raz. W tej chwili jest artystą trójmiejskim, ale myślę, że warto się zainteresować tym projektem. Mnie też zainteresowała ta ekologiczna droga, dzięki której posadzono już bodajże prawie 2000 drzew w różnych miejscach na świecie. I myślę, że to też jest fajne przesłanie, takie dodatkowe, takie z jednej strony artystyczne, jazzowe, ale z drugiej strony ekologiczne. Mamy jeszcze jeden spektakl w marcu, tak sobie patrzę na moją ściągę, ale to będzie spektakl o morderstwie. Tak, i to już będzie początek kwietnia. Troszkę haczymy o kwiecień. 2 kwietnia, tak, zapraszamy na spektakl pod tytułem Morderstwo dla dwojga w wykonaniu Teatru Muzycznego z Torunia. No i będzie to przezabawny musical tak naprawdę, bo w roli głównej pianino, w jednej z ról głównych, o może tak, 2 aktorów, masa podejrzanych. No i właśnie to pianino, więc szykuje się, myślę, ciekawe wydarzenie. Ale pianino będzie mordercą, możesz zdradzić? Pianino będzie na pewno elementem scenografii, no i będzie też muzyka na żywo. Ja osobiście spektaklu nie oglądałam. Oglądała go Marta i właściwie to ona powinna powiedzieć, ale z tego, co ostatnio właśnie gościłyśmy z Martą w Toruniu na innym spektaklu, z tego, co gdzieś tam podsłyszałam, no to pianino będzie przez cały spektakl wykorzystywane i fajną opcją jest to, że publiczność będzie brała troszkę udział w tym spektaklu, bo będzie przerwa i w tej przerwie publiczność będzie głosowała, kto jest mordercą, tak. Czyli można się w detektywa wczuć. Tak, wczuć w detektywa i można właśnie oprócz tego, że dobrze się bawić, to również wyjść z jakimś drobnym upominkiem. Więc zapraszam bardzo serdecznie 2 kwietnia, jeszcze przed świętami, do Centrum Kultury i Sztuki. Zapraszamy, drodzy Państwo, wszystkie te rzeczy, wszystkie te wydarzenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znajdują się na stronie cki.tczew.pl, ale zerkajcie tam również przez cały czas, tak raz, 2 razy w tygodniu, ponieważ jak znam dyrektora, jak znam pracowników, to wymyślają mnóstwo różnych działań i może się okazać, że jeszcze coś w tym repertuarze w marcu się pojawi. No to do zobaczenia w Centrum Kultury i Sztuki.